Arkadiusz Błaszczyk, dzień dobry. Słuchacie Państwo Radia dla Ciebie. Na magazyn sportowy, jak co piątek, zapraszam wspólnie z Tomaszem Sokołowskim. Witam Cię, Tomku. Dzień dobry, witam serdecznie. Był reprezentant Polski, mistrz Polski z Legią Warszawa, ale również, mogę powiedzieć, wielki miłośnik tenisa, wciąż świetnie radzący sobie na korcie. Mogę tak powiedzieć. Arek, nie przeszkadza mi to jedno, łączyć pasji, gdzie już zawodowo nie biegam za piłką, tylko teraz za małą piłką i staram się być jak ściana. Dlatego to mówię, świetnie się składa, bo w pierwszej części naszym gościem jest dziś Klaudia Jansz-Ignacik. Dzień dobry. Dzień dobry. Była tenisistka, utytułowana deblistka, finalistka French Open, grze mieszanej, trzykrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich. W ubiegłym roku zdecydowała się wrócić do tenisa, ale już w roli trenerki właśnie. Jak tak, to wygląda? Tak, jakie wrażenia po tym przejściu na drugą stronę? No, ja nie spodziewałam się, że przejdę na tę drugą stronę, bo absolutnie to nie był mój plan po zakończeniu kariery indywidualnej, to znaczy chodzi mi o zawodniczej, to myślałam bardziej, że pójdę w jakieś inne sfery zawodowe, a tutaj dwa lata odpoczęłam i przeprosiłam się z tenisem i bardzo dużo przyjemności sprawia mi teraz przekazywanie mojej wiedzy innym. No tak, na pewno pomaga to ogromne doświadczenie zdobyte jako zawodniczka. No właśnie, ciekaw jestem, nie zawsze to wystarcza, nie zawsze to doświadczenie to jest coś, co faktycznie wystarcza. Czasem to przejście z zawodniczki do pracy trenerki nie zawsze jest takie płynne. Potrzebne są też inne umiejętności. Właśnie jak to z tej perspektywy wygląda? Tutaj na pewno jest jeszcze duże pole, że tak powiem, do rozwijania, bo bycie zawodnikiem no to są zupełnie inne rzeczy, jeżeli chodzi o trenowanie innych. Wiedzę zawodniczą mam, ale oczywiście pracuję nad tym, żeby jeszcze od tej strony trenerskiej się rozwijać. Niedawno ukończyłam kurs na szkolenie wyczynowe zawodników, więc czekam też na kolejne wyzwania, jeżeli chodzi o trenera, bo wiem, że no nie można spocząć na laurach i jeżeli będę myślała, że jestem najlepsza, bo grałam wcześniej w tenisa, no to daleko nie zajadę. Tak, trzymamy kciuki, bo teraz to ważne zadanie to dbanie o już te przyszłe gwiazdy polskiego tenisa, a zanim przejdziemy do głównego tematu naszej rozmowy, to jeszcze przypomnę słuchaczom, że nasz magazyn można również oglądać jak co piątek na stronach rdc.pl, tvpsport.pl oraz na Facebooku TVP Sport, gdzie czekamy na Państwa pytania. Z najciekawszych postaramy się skorzystać. Tak, dziś o Australian Open, który rozpocznie się w najbliższy poniedziałek. Będziemy uważnie śledzić pewnie głównie troje naszych singlistów, a szczególnie, skoro jesteśmy Radiem Mazowieckim, naszą Igę Świątek. Łatwe pytanie, trudna odpowiedź. Czego się spodziewać po jej występie? Dawno jej nie widzieliśmy. Dokładnie, to będzie taki sprawdzian dla Igi po prawie 5 miesiącach przerwy. Były tylko treningi, wracanie do zdrowia po kontuzji i wiem, że Iga jest bardzo taka nagrzana na to granie. Dużo trenowała i nie mogła się już doczekać tego, aby wyjść na kort i sprawdzić się w końcu w warunkach meczowych. Nie jest to łatwo po tak długiej przerwie, ale jeżeli jest się dobrze przygotowanym fizycznie i mentalnie, bo też bardzo dużo pracy na tym polu Iga wykonuje, to trzeba się spodziewać dobrego występu, ale to nie jest też łatwa przeciwniczka Tima Babosz, z którą będzie grała Iga. Doświadczona zawodniczka, waleczna, styl gry odpowiada Idze, bo jest to zawodniczka, która gra mocną piłkę. Iga lubi takie zawodniczki, gdzie może pójść na wymianę ciosów, więc nie mam tutaj żadnych, nie stawiam, jakby ja sobie Idze, nie stawiam żadnych celów na tym turnieju. Jest nieobliczalna, zobaczymy po pierwszym meczu, jak to wygląda w warunkach meczowych. Czy z twojego doświadczenia, patrząc i to, co wspomniałaś i przytrafiła jej się kontuzja i ten rozbrat z turniejami, czy byś na przykład teraz nawet kosztem tego, że odpadłaby w pierwszej czy w drugiej rundzie, bo to też możemy założyć w sensie takiego turnieju przed właśnie Australian Open, byś doradziła, żeby zagrała taki turniej, czy samo przygotowanie w sensie, że pojechać tam na 2 tygodnie i tylko trenować i
i wystartować w tym szlemie. Wiem, że Iga nie była jeszcze gotowa, żeby zagrać taki turniej na początku roku, czyli ten pierwszy tydzień. Brisbane albo Auckland wtedy rozgrywano i wiem, że jeszcze na te turnieje nie była gotowa, a turnieju samego bezpośrednio przed Australian Open nie chciała grać. Rozumiem, czyli tutaj bardziej no, wyjdzie po tym pierwszym spotkaniu. Możemy się spodziewać dużo, bo ma umiejętności, już pokazała w niektórych spotkaniach, że stać ją na wiele, tylko też taka, jak wspomniałaś, sama nie wiadomo, co to z tego może być, z tego jakby rozbratu i kontuzja i tej głodu, czy to wyjdzie Iga i z meczu na mecz, można powiedzieć, będzie no spinała się w tej drabince. Tak, może wydarzyć się wszystko, bo to jest łatwiej jest zagrać mniejszy turniej przed takim dużym, ale no, szczerze mówiąc, nie ma tutaj takiej dobrej? Nie ma. Nie ma recepty. Tak samo jak zaraz pewnie przejdziemy do Huberta Hurkacza, więc poczekam. Czyli jak jest, nie jest przygotowanym i teraz też nie wiemy, tak? To jak sama wspomniałaś, ona nie była gotowa na ewentualnie zagraniu w turnieju tydzień czy tam dwa tygodnie przed tym właśnie szlemem Australia, żeby spróbować. Nawet kosztem tego, że się wejdzie w takie turniej, spotkanie, co może cię spotkać, nawet jak jesteś do końca, może powiedzmy w 80%, nie wiadomo na co stać organizm, czy ten, nawet samemu zobaczyć, tak? Tak, ale wiem, że żeby zagrać ten pierwszy turniej w Australii, musiałaby wylecieć, nie wiem, 25 grudnia. I to wszystko a takie. A teraz wyleciała 10 stycznia, więc to jest bardzo dużo okres czasu. Te dni, które jeszcze jej zostały do tej najważniejszej imprezy, na pewno bardzo jej dużo dały. Sama też już wie, jak organizm reaguje na grę, na te zmiany, więc. Wszystkiego możemy się spodziewać tak naprawdę. Wszystkiego możemy się spodziewać, ale też nie ma co tak za bardzo się napalać. To jest początek roku. Ona jest młoda i to na sama przykład... o siebie na pewno wymaga, żeby wiesz, masz tego szlema, jesteś w tej drabince i chcesz dobrze wypaść, tak? Tak, ale głoda właśnie jest. Najważniejsze jest to, żeby nie mieć dużych oczekiwań wobec siebie, wobec turnieju. Najważniejsze, żeby ona wyszła na kort i chciała zagrać dobry mecz, czyli tak jak Adam Małysz, oddać dobry skok. A to, co się będzie wracamy dalej... do sprawy mentalnej. Mentalnej. A to, co będzie się dalej działo, jeżeli zagra swój tenis, zagra na swoim poziomie, to będzie dobrze. Czy uważasz, że ona już jest w takim wieku i to, co gra, że ona już jest, przeszła już jakby ten szczebel wyżej, że już jest, no, można oczekiwać od niej, ona sama od siebie? Czy to jeszcze właśnie... Tamten rok był rokiem 2019, pierwszym, w którym ona w ogóle grała na turniejach WTH, więc zawsze trudniej jest w kolejnym roku powtarzać to, bo jako debiutantka wejść, no wtedy nie ma się żadnych oczekiwań, a teraz zaczynają już inaczej patrzeć na nią. Inaczej inne zawodniczki patrzą, znają ją. Ona sama też już jest taka, no, na pewno te oczekiwania są, ale wiem, że pracuje nad tym i no, jeżeli będzie dalej wykonywała taką pracę, jaką wykonuje, to na pewno będziemy mieli dużo pociechy z niej. Tak, na pewno wielki talent, dopiero 18 lat, ale faktycznie już tak przebojem wdarłaś na te tenisowe salony. Ale też taka, wspomniałaś o tym, bardzo mocna osobowość, zadziorna. Z drugiej strony praca, pokora. Sama przyznaje, że jest jeszcze nad czym pracować. Ma dużo rzeczy do poprawy, tak też dzisiaj z trenerskiego punktu widzenia. Gdzie są jeszcze gdzieś pola do poprawy, takie widoczne dla ciebie, gdzie mogło być jeszcze lepiej? Ciężko powiedzieć tutaj, jakie... To teraz to już tak naprawdę są niuanse, bo technikę ma, na pewno jeszcze przygotowanie fizyczne, które w tak młodym wieku jest dalej... Trzeba to rozwijać, dlatego że no, łatwo złapać kontuzję i trzeba się nauczyć dbać o ten organizm, żeby minimalizować to ryzyko złapania kontuzji, czyli wzmacnianie tego organizmu i myślę, że więcej Iga tenisowo zrobiła
niż przygotowania fizycznego wcześniej, w tych wcześniejszych latach, więc na pewno to przygotowanie fizyczne i takie przygotowanie całego ciała do wysiłku jeszcze będzie rozwijane. Tak, będziemy jeszcze o tym mówić w drugiej części, ale przypomnijmy, że Iga Świątek jest nominowana w plebiscycie Radia dla Ciebie na najlepszego sportowca Mazowsza. Czy wygra? Dowiemy się w następny czwartek podczas uroczystej gali. Trzymałem mocno kciuki za występ w Australian Open. Myślę, że na pewno przysporzy sobie głosów kibiców i naszych internautów. Mówiliśmy o Idze. Drugą singlistką jest Magda Linet. No i pytanie, kto jest większą niewiadomą, jeśli chodzi o występ naszych Polek właśnie w Melbourne. Widzieliśmy ją niedawno w Hobart, tak? Odpadła w drugiej rundzie dość szybko. Pytanie, czy z tego jakieś wnioski wyciągać poważniejsze? No ale wygrała w pierwszej rundzie ze Swietłaną Kuzniecową 7-6, 7-6, więc Magda jest w dobrej formie. Pokonać taką mistrzynię jak Swietłana, to naprawdę trzeba zagrać bardzo dobre spotkanie. Wiem też, że były tam bardzo trudne warunki, bo w Hobart zawsze wieje. Oglądałam ten mecz, więc naprawdę piłka robiła tam różne rzeczy na korcie, ale Magda ma plan, którego się trzyma i z roku na rok gra coraz lepiej, przygotowuje się do tych turniejów coraz lepiej, ta świadomość jej rośnie, więc kolosalną robotę zrobiła w ostatnim czasie. Och, niesamowitą. No, i na każdej płaszczyźnie. Tak, i to widać, i to może przynieść sukces. No, znaczy, początek mają w miarę łatwy obydwie nasze tutaj singlistki. Tylko później, no to nie są zawodniczki z najwyższej półki, ale na pewno Iga ma trudniejszą przeciwniczkę niż Magda. Bo Holenderka była kiedyś taką nadzieją i wygrała też jeden wielkoszlemowy turniej jako juniorka, a później gdzieś zgasła i tak gdzieś nie było o niej słuchać, nie było o niej słuchać i teraz nagle z powrotem wróciła do setki rankingu. No, czy patrząc na dziewczyny jesteśmy ogólnie na wszystkie, które biorą udział, jesteśmy w stanie tutaj jakby ustalić jakąś trójkę, która będzie, czy tam czwórkę, która będzie, bo u mężczyzn to jest łatwiej niż co? Czy to zmienia się z roku na rok tak naprawdę? Trochę się zmienia, dochodzą na pewno nowe dziewczyny i też dużo jest młodych, które mogą gdzieś tam nagle wypalić i każdy wielki szlem pokazuje nam jakąś nową gwiazdę. Ale czy ta gwiazda będzie świeciła tylko przez ten jeden szlem, czy będzie dłużej, czy się utrzyma, no to później już życie zweryfikuje. Ale dla mnie na pewno tutaj Karolina Pliszkowa, Petra Kwitowa, Serena no zawsze trzeba, pod uwagę, ale trzeba myśleć o tym. Ona jest fantastycznie przygotowana. Ciekawa jestem, jak znowu jeżeli dojdzie do finału mentalnie, czy przeszła już to, czy nie przeszła, bo ona chyba już 5 finałów z rzędu przegrała, więc na pewno ona. Ciekawa jestem też, jak Karolina Woźniacka zagra. Będzie to jej ostatni turniej, więc tylko problemy zdrowotne, wiesz jak to jest. To jest tak, niby się chce, w ostatnim ma tu jednak gdzieś tam, no, gdzieś te zejście ze sceny pomału jest i nie jesteś w stanie. Ale całym sercem jestem z nią. Oczywiście nie wiem, jak wypadnie na tym turnieju, na pewno jest to dla niej wielkie przeżycie. I wywołałaś jeszcze temat Huberta Hurkacza. Trzeba przyznać, że ostatnio, jeśli chodzi o naszych singlistów, on dostarcza nam naprawdę niesamowitych, pozytywnych emocji. Teraz tak podglądamy jego półfinał w Auckland. Dobra informacja, po przegranym pierwszym secie w drugim wygrał i czekamy na rozstrzygnięcie w trzeciej partii. Miejmy nadzieję awans do finału. No tak, ostatnio fantastyczne mecze. Potrafi już wygrywać, co potwierdził, z najlepszymi. No chyba na niego patrzymy z takim największą nadzieją, jeśli chodzi o występ w Australii. No, Hubert też rozwija się z roku na rok. Oglądałam wczoraj jego mecz z Feliciano Lopezem właśnie w Auckland i jestem pod wielkim wrażeniem. Jego gra to jest kosmos. Po prostu jego uderzenia są takie dopieszczone,
tak jak twoje Tomku zresztą. I no niesamowicie nie tylko serwuje, ale też gra z tyłu kortu i poruszanie się po korcie. Zagrał kilka takich piłek, gdzie Feliciano Lopez po prostu stanął i patrzył się na niego jak w obrazek. Mówi, to jest niemożliwe, co ty grasz, chłopie. Także wiem też, że trochę dużo tych meczów przed Australią, ale... Czy to jest, no właśnie, teraz możemy sobie tak pogdybać. Co jest lepsze, tak? Czy zagrać właśnie jakiś taki turniej, który tam gdzieś wprowadzi cię do szlema, czy właśnie przygotować się pod względem, no, żeby trenować tylko tam, co? No, pokazuje to tylko, że Hubert nie kalkuluje. Bo zagrał w ATP Cup, miał zapewnione... Kilka świetnych meczów i, tak. I z tą dziesiątką, tak? Czyli praktycznie oprócz Federera, Nadala czy Djokovicia, to on ma wszystkich już, resztę ma na tacy. Tak, tylko że teraz tyle meczów, takie obciążenie, za parę dni zaczynamy Australian Open, gdzie trzeba będzie grać 3 sety. Albo 5. Na pewno jest bardzo dobrze przygotowany. No zobaczymy teraz, jak szybko się zregeneruje. Jest jeszcze bardzo młody. Musi sobie wypracować taki system, który pokaże mu, co najlepiej robić przed wielkim szlemem. Bo przed US Open no, nie było to najlepsze dla niego. Wygrał turniej, co oczywiście jest fantastyczne, bo pierwszy turniej w karierze ATP. No ale później na US Open nie poszło mu najlepiej. I teraz... Biera doświadczenie. Można ale powiedzieć. Tak, tutaj nie ma co kalkulować. On po prostu idzie mecz za meczem, wygrywa, jest na fali. Trudno, no, będą kolejne szlemy. Jeżeli tutaj coś nie pójdzie tak, jak on by chciał, no to nie ma takiej jednej złotej recepty, można tak powiedzieć, na to, jak przed wielką imprezą masz się przygotować i tylko poprzez swoje doświadczenie, tak? I cały sztab na to pracuje, żeby wybrać jak najlepszą opcję. Dokładnie, na pewno muszą poznać, wypracować ten system. Patrzymy też na drabinkę. On miał dobre losowanie w pierwszej rundzie kwalifikant. No jeśli dobrze pójdzie, pierwszy, drugi mecz wygrany w trzecim, prawdopodobnie czeka Federer. Oj, oglądalibyśmy taki mecz. Oj, na pewno. No chyba już grał z tymi wielkimi. Dużo nie brakowało, jak sobie pamiętam. Chyba nawet z Federerem grał. Tak, jak? Ale teraz no wiadomo, że Hubert już jest... Innym zawodnikiem, co? Innym zawodnikiem, dokładnie. O wiele lepiej gra, jest bardziej doświadczony i on się czuje pewnie na tym korcie. Czyli... To nie jest taki chłopczyk, który wchodzi i patrzy, na co go stać. Ja oglądając go wczoraj, naprawdę oniemiałam. Tylko z wielkimi, z doświadczeniem na pewno wiesz, że musisz tą intensywność, tą powtarzalność no, praktycznie utrzymać no, na wysokim poziomie przez kilka godzin, bo to spotkanie może trwać, tak? No a po tych wielkich też chcemy, żeby taki Roger grał jak najdłużej i cieszył nas grą, bo to jest też na niego patrząc, no to jest coś niesamowitego. Ale jak odpadnie, to nie będziemy tutaj płakać. Oczywiście. Tak, akurat w tym przypadku będziemy Team Hurkacz. Na koniec jeszcze, no tak, tegoroczny turniej rozegrany w wyjątkowej sytuacji. No, widzimy, co dzieje się w Australii, kataklizmy i pożary, jakie pustoszą ten kraj. No, to też będzie miało wpływ na zawodników. Widzimy, jak zanieczyszczone jest powietrze. W kwalifikacjach jedna z tenisistek słoweńska musiała przerwać mecz, bo wręcz dusiła się przez to zanieczyszczone powietrze. No ale organizatorzy okazali się no, bezlitośni. Naprawdę, jeżeli patrzę na to, co się dzieje w Australii i na ten piękny kraj, serce płacze. Zawodnicy tak samo bardzo zachowali się, dostosowali się do tej sytuacji całej i fantastyczny mecz, który zorganizowali kilka dni temu, gdzie zbierali fundusze na to, żeby pomóc wesprzeć Australię. Wszystko zapoczątkował Nick Kyrgios, też się dzisiaj tak naprawdę dowiedziałam o tym, że to z jego inicjatywy wyszło to wszystko, więc Australia teraz jakby ma nowego takiego bohatera, który nie tylko będzie ich reprezentował na korcie, ale też naprawdę bardzo mocno właśnie pokazał tą solidarność wśród tenisistów. No a jeżeli chodzi o warunki i ten smog i to wszystko, co dzieje się nad miastem, nie mamy na to wpływu i trzeba po prostu oprócz tego, co się dzieje na zewnątrz, skupić się na tym, co będzie działo się na kortach.
Klaudia Signacik była gościem magazynu sportowego w Radiu dla Ciebie. Serdecznie dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję bardzo. W studiu zostajemy z Tomaszem Sokołowskim. W drugiej części dołączy do nas dziennikarz TVP Sport Michał Zawadzki. Pomówimy m.in. o przygotowaniach klubów do wiosny w Ekstraklasie. Polecamy się za kilka chwil.